Witajcie kochani, kolejny podcast z Bydgoskiej Światłowni. Dziś są z nami Eleonora Stosik i Janusz Cirza. Witamy. Witajcie. Z tego co wiem, to zaczęliście śpiewać ze sobą no nie tak dawno, tak? Przed pandemią. Tak. Aha. Jak do tego doszło? Może opowiedzcie. No pomysł zrodził się właściwie w mojej głowie kilka lat temu. Kiedy odkryłem, właściwie chciałem iść w nowym kierunku jakiejś muzyki, którą robiłem do tej pory, bo to zawsze był problem z obsadą zespołu, zawsze był problem z odpowiedzialnymi ludźmi, którzy do tego jakoś podejdą odpowiedzialnie, że tak powiem. Mhm. I pomyślałem sobie, że trzeba coś stworzyć takiego innego. Zacząłem szperać trochę w internecie, no i natrafiłem na szanty. I tak sobie pomyślałem, o, fajnie by było może coś takiego stworzyć. Mhm. A głównym jakby takim, jak to powiedzieć? Problemem, czy nie tyle problemem, co tym, który spowodował to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to był Andrzej Korycki. Mhm. A, to nie problem. Myślałem, że nie brak problem. Ludzi. O. Nie. To był Andrzej Korycki. Jak natrafiłem po prostu na jego twórczość, na jego muzykę, to po prostu się tak zakochałem w tej muzyce, że powiedziałem, nie no, też bym chciał coś takiego robić. No i po prostu zacząłem szperać, szukać, no ale problem był drugiej osoby, nie? Czyli wokalistki. Wokalistki, no mógł być wokalista, no ale akurat pomyślałem o wokalistce. No i przypomniałem sobie, że dawno temu śpiewaliśmy z Eleonorą z Tucholi. No, na zjazdach szkolnych i takich tam różnych imprezach dawno temu. No więc napisałem do niej maila, czy tam na Facebooku, już nie pamiętam, czy by chciała, czy by miała chęć w tych klimatach. I odpisała, oczywiście, bardzo chętnie. No spróbujemy. A przepraszam, zadał mi 3 utwory do przygotowania. Dostała, tak. A jakie to były utwory? Właśnie. Bo jechaliśmy do Hajnówki, była tak. Propozycja. Od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. A które utwory było to? Ostatni trolejbus. Aha. Co tam jeszcze było? No jakieś 3 znane, już nie pamiętam. No to już tak dawno było. No. Ale zadał mi 3 znów buty i jeszcze jeden. Jeszcze utwór, coś było, no. Tak. 3 utwory tak. Miała po prostu. A ja mówię, ale ja to znam. No ale pośpiewaj, to przyjadę kiedyś i tam zobaczymy. No i przyjechał i nam się udało, pojechaliśmy tak do Hajnówki. Tak. I to był nasz taki pierwszy, nie jakby. Pierwszy taki zorganizowany, tak? Że jechaliśmy na konkurs, tak. Duża scena, stres niesamowity. Tak. No i potem ja wolontariacie śpiewaliśmy dużo dla umierającej policjantki z Tucholi, tak, takie piękne, domy opieki, tak. Charytatywne. My nie lubimy widowni, której nie widzimy. Po prostu tak. Tak. My lubimy śpiewać dla ludzi, którzy znają dany klimat, którzy lubią takie utwory. Identyfikują się z tym, co my śpiewamy. I wtedy jest nam łatwiej i przyjemniej. Nie musimy mieć ogromnej sceny, lubimy w bibliotekach śpiewać. Bo śpiewamy w małych takich domach kultury, gminnych powiedzmy. A w bibliotekach się śpiewa rewelacyjnie. Książki, po prostu taka akustyka jest wśród książek. Po prostu robimy to dlatego, bo bardzo lubimy śpiewać. Ja lubię grać i tworzyć też troszeczkę i tak. Czyli szanty, to już słyszeliśmy. Okudżawa. I co jeszcze? Poszliśmy teraz trochę w innym kierunku. Turystyczne. Piosenka turystyczna. Bieszczacka, później jeszcze poezja śpiewana troszeczkę. W dobie pandemii trochę tam nowych utworów odszukałem w internecie. No i tak. No, trochę swoich mamy utworków, ale to jest jeszcze. Jest czas na to. Chcemy kiedyś też ze swoimi piosenkami wystąpić. To w najbliższej przyszłości planujemy właśnie. Czyli to ty w zasadzie byłeś prowodyrem tego całego zamieszania. Tak. Skąd się w ogóle wzięło w tobie? Wziął się taki ciąg do piosenek. Z zawodu jesteś wychowawcą. Jestem tak? Nauczycielem zawodu, ale pracuję w Niemczech od ponad 20 lat w domu dziecka z młodzieżą trudną. Nawet trzeba powiedzieć, że to jest młodzież bardzo trudna. Nie jest lekko, nie jest łatwo, ale no cóż, trzeba jakoś sobie tam. Tym bardziej z racji tej, że oni wszyscy wiedzą, że pochodzisz z Polski, to masz 2 razy tak
tak trudno, nie? Że pod górkę. A jak to się manifestuje? No, wyzwiska różnego rodzaju, tak? Nie? I po prostu, no, trzeba było walczyć, trzeba było jakoś... Czy mówisz o podopiecznych, tak? O tej młodzieży. Trzeba było, tak, wyrobić sobie markę, jak to mówią, nie? I wtedy już było łatwiej później, nie? No, nie jest łatwa praca, no, ale jakoś tam daje radę. No, także, no, jestem nawet, zostałem takim szefem jednego z domu dziecka w Niemczech. Bo mój szef ma kilka różnych domów i w jednym z nich ja jestem jakby tym szefem nadzorującym to wszystko. Finanse i w ogóle opiekę nad dziećmi i tak dalej. Nie? To wiesz co, korzystając z okazji, jakbyś mógł porównać na przykład, nie wiem, młodzież polską i młodzież niemiecką? Czy są jakieś różnice w tym momencie? Ja ci powiem tak, to jest ponad 33 lata, jak ja wyjechałem z Polski, kiedy pracowałem w szkole. Jak ja pojechałem do Niemiec, to był kosmos, to był całkiem inny świat, to był w tamtym czasie. Teraz to się już tak zatarło i po prostu nie mam tak kontaktu z młodzieżą w Polsce i trudno mi powiedzieć, ale znajomi opowiadają czasami o zachowaniu tej młodzieży, o problemach w szkołach. To jest wszystko bardzo, bardzo podobne w tej chwili już. To wszystko przyszło tutaj z zachodu do nas, te problemy, nie, z młodzieżą. Brak szacunku dla nauczycieli, nie? I narkomania, narkotyki i tak dalej. To nowoczesność, tak? No, trochę. Od gimnazjum uważam, przełom u nas w Polsce zrobiło, że oni tacy dorośli się raptem stali. A z czego wynika ten brak szacunku, twoim zdaniem? Myślę, moim zdaniem problem leży w rodzinie, bo bardzo dużo dzieci, które posiadamy, czy mamy w domu dziecka, tak 95% to są rodziny patologiczne. Dzieci, które do takiego domu jadą w odwiedziny do matki, to najczęściej nawet nie wyobrażasz sobie, w jakich warunkach oni tam mieszkają. Ale one zawsze będą tam wracały, zawsze będą chciały do matki jechać. Wiesz, w domu dziecka mają wszystko. My jeździmy na urlopy, my organizujemy różnego rodzaju wycieczki, różnego rodzaju tam gwiazdki, Wielkanocy, prezenty i tak, urodziny i tak dalej. Ale zawsze ten dzieciak, zawsze do matki. Nawet jak ta matka pod mostem mieszka, bo mieliśmy taki przypadek, to on do matki ciągnął, pod ten most. Nie? No, trudno tym dzieciom jakoś to, nie wiem, przekazać, wytłumaczyć, że nie tędy droga. Nie jest lekko, nie? Czyli w zasadzie taki głód rodziny jakby. Taki jakby głód rodziny, tak. Wszystko, bo mają tam wszystko. Tak. Widziałam te warunki, to dzieci po prostu mają naprawdę pokoje jednoosobowe, piękne, duże, łazienki i no wszystko, czego dusza zapragnie tak naprawdę. Czego w domu na pewno nigdy by nie miały te dzieci. Nie? Czyli brak tej takiej prawdziwej rodziny powoduje chyba to, że jest tak, jak jest. Że nie ma matki, która zajmie się domem, ojca, który wspomaga tą matkę, wspólnych jakichś wyjazdów na urlopy i tak dalej. No nie ma tej rodziny po prostu, nie? I stąd to się, mi się wydaje, bierze. Że te dzieci samopas takie są puszczane i na ulicę i rób ta, co chce. Ale u nas też tak jest, na zasadzie koleżeństwa teraz są te rodziny takie. To nie tak jak kiedyś, że matka, ojciec. Czy dziadkowie, to był wzór, jakiś wzorzec dla dziecka. A teraz jest, nie wiem, czy to jest takie dobre rozwiązanie, żeby po koleżeńsku matka z córką, czy z synem, tak typowo, po kumpelsku, bo widzę, jak to jest w niektórych rodzinach. Jednak... Jak to uważa tam? Uważa, ale to też się bierze, taka swoboda może myślenia i działania tych dzieci, nie wiem. Ale jeżeli jakiekolwiek więzi są, to jest okej, okay. Ale jeżeli tych więzi w ogóle nie ma, no to może stąd się biorą za pracą, nie takie ma, sytuacje. Nie ma czasu, bo jak ludzie pracują, ja sama po sobie wiem, ponad 300 godzin kiedyś pracowałam miesięcznie. No to o czym tu mówić? Dobrze, że dzieci było duże. Bo trzeba było, żeby zarobić na wykształcenie i tak dalej, nie? Ale to są już takie szczegóły. Wracamy do przyjemnych. Nie, bo ja chciałem tak nawiązać właśnie w tym momencie, że no, to, że na przykład ty grasz takie, a nie inne utwory, no, w których jest dużo o takich wartościach prawdziwych. Czy to na przykład dociera do tych młodych ludzi,
Bo podejrzewam, że im grasz. Gram. Gram i jest różnie. Jeden spojrzy na to, co to jest, co to za muzyka w ogóle, nie? A drugi się zainteresuje, usiądzie, posłucha, popyta co, jak, skąd się to wzięła ta muzyka, skąd to jest, w jakim języku, bo my też śpiewaliśmy po rosyjsku, ja im też śpiewałem po rosyjsku, tam kilka piosenek, to dla nich to był inny świat zupełnie, nie? Próbowałem nawet, bo mam bardzo dużo instrumentów w domu, próbowałem nawet te dzieci nauczyć, czy na gitarze grać, czy na perkusji, czy na jakimś keyboardzie, czy cokolwiek. Nie, to był tylko słomiany zapał za każdym razem. Na tej zasadzie, że on myśli, że weźmie gitarę do ręki i od razu będzie mógł wykonywać i grać jakieś utwory, nie? I będzie gwiazdą rocka, że tak. Także ten świat trochę zwariował, moim zdaniem, wiesz. No. Bardzo nam się podoba, na przykład, jak już Eleonora wspomniała, kiedy gramy dla osób starszych, gdzieś w domach opieki na przykład, ci ludzie tą muzykę to łykają wręcz. No oni po prostu słuchają tak. słów, naprawdę, często bo ludzie jest, nie słuchają słów, tylko muzyki. Często jest tak, że płaczą w czasie koncertu naszego, nie? I to nam sprawia tak naprawdę największą radość. Nie, że tam jakieś zarobimy pieniądze w tym momencie, czy ten. To jest takie bardziej wartościowe niż ta cała reszta, ci powiem, wiesz? Tak. Jak ktoś chce słuchać. Tak, to jest dla nas największa przyjemność. No bo teraz w sumie mało się słucha, mało się czyta. Nie, ja dużo czytam. Tak. No, okej. To jest moja druga miłość po muzyce, czytanie. Także ja niczego więcej ja, w życiu nie A jakie ulubione? O, ja lubię historyczne tytuły. Romanse, w ogóle oparte na historii książki. Aha. Bardzo lubię. Żeby to był fakt i wtedy, co się tam działo, to może trochę być fikcji, ale historyczne to fakty. Fakt. I prawda historyczna. Ja jeszcze tak wracając do tej pandemii, to ci powiem, że to, że ja się zająłem muzyką, to jakoś tak mi pomogło przetrwać ten okres tych 2 lat, nie? Bo była taka odskocznia. Był moment, że myśmy prawie nie wychodzili z tego domu dziecka, bo baliśmy się, żeby tylko czegokolwiek do domu nie przynieść, żeby nie było problemu, bo się różne słyszało historie o różnych tam dolegliwościach z tego tytułu. Tak, ja też przekazywałam wiele rzeczy. I bardzo dużo, trzeba było się chronić. I właśnie ta muzyka pozwoliła jakby przetrwać. Bardzo dużo utworów w tym momencie zrobiłem, że tak powiem. I no, na tej zasadzie, że ja robię demo, wysyłam wtedy pocztą elektroniczną do Eleonory. Ona śpiewa sobie w domu. W kuchni, tak. Bo jest dobra akustyka, mam dużą kuchnię. W przygotowaniu. I najczęściej jest tak, że mówi, dobra, pasuje mi tonacja do śpiewania, może być. A jak nie pasuje, no to robię jeszcze raz demo jakieś i wtedy... I się przygotowujemy każdy u siebie. Każdy u siebie. A potem się spotykamy na przykład dzień wcześniej przed koncertem, Janusz przyjedzie, usiądziemy, prześpiewamy niejednokrotnie od razu kolejnego dnia ten utwór. Tak, tak. Bo niestety prawie 400 kilometrów nas dzieli, a miło było, się spotkać. Było 800, jest 400 w tej chwili, nie? Także jestem trochę bliżej już teraz Polski. No, ale tak jak mówię, no, muzyka to jest wszystkim dla mnie. Andrzej Korycki jest takim dla mnie mistrzem nieosiągalnym i guru. I jestem pełen podziwu dla jego twórczości. Oprócz tego też śpiewamy muzykę tego Poremskiego, śpiewamy Janusza Sikorskiego. Michała Łangockiego teraz właśnie turystycznej drogi, tej krainy łagodności, piosenki. Także mówię, to co nas identyfikuje z tą muzyką, z tymi słowami, z treścią, to nam najlepiej pasuje, że tak powiem. Tylko bardzo jest ważne też, żebyś wiedział, że my, przygotowując jakieś piosenki, kontaktujemy się z twórcami, z autorami. I mamy zgodę od nich, że możemy śpiewać, ale wiadomo, że prezentujemy tych autorów przed śpiewaniem danego utworu. Ale każdy nam dał, Ania Ciaszkiewicz. Tak, Ani Ciaszkiewicz, mamy też utwory. Tak. Rehabilitantka zresztą. Tak? Bardzo ładnie śpiewa. Czy jest jakiś utwór taki jedyny, który najbardziej kochacie i zawsze wykonujecie? No teraz mamy nie jeden. No jest dużo. Naprawdę, wiesz... Smutny blues bardzo lubimy. Nowy utwór Andrzeja Koryckiego lubimy. Ja ci powiem jeszcze tak, na przykład, ja bardzo dużo szperam, szukam, nie takich piosenek pod nas, że tak powiem. No i szukam, coś znajduję, aha, nie, no super, fajna.
szybko robię ten to nagranie, tam nagrywam, wysyłam do Eleonory, mówię, popatrz, posłuchaj. I tylko jest zawsze super, świetna. A nieraz ja coś też znajdę. No tak. No, oczywiście. Nie? Zrobimy to. Tylko ja tak inaczej, z taką prośbą wtedy do niego. Zrobimy to, Janu. No tak. No, a było tak, że na przykład przesłał utwór, a ty na przykład powiedziałaś, no nie, no weź, przestań, coś takiego. No tam coś tam może było, ale nie tak mi. Przeważnie jest naprawdę, on już mój gust poznał. Trafiamy jest, tam. Nasze gusta, nie? Aha. Mamy podobne myślenie na politykę, na życie, na świat, na wszystko i tak samo muzyka i potrawy, naprawdę. Także rozumiemy się bez słów, nie? No. Znamy się bardzo długo. Nie wiem, jak to się stało, ale naprawdę, tak? Mamy podobne takie spojrzenie na wszystko. Także dobrze nam się śpiewa, jak się spotkamy, to fajnie spędzamy czas, chociaż tam te parę godzin. Czyli ty w szkole średniej grałeś na gitarze, tak? Nie, ja w podstawówce uczyłem. Przed wyjazdem do Niemiec w szkole podstawowej uczyłem. Nie, ja mówię o waszej przeszłości, że tak powiem. O naszej. Aha, my się znamy z liceum, tak? Z Więcburga. No tak. Tak? Ale wtedy jeszcze nie śpiewaliśmy. Wtedy jeszcze nie. To dopiero później było. Nie, ale po zjazdach. Były zjazdy takie organizowane i zawsze on, tam jeszcze dwóch kolegów. Zawsze, tak. No i kto tam śpiewał? No ona. No i tutaj nawet potem na drugi dzień, po takim zjeździe pod parasolami. Tak, żeśmy się spotykali. I sobie przypomniał, no może Eleonora, bo lubiła tak śpiewać. No tak, Koniu, no dobrze, ja już mam, mówię, dzieci dorosłe, jak już się odezwał, już dzieci po na studiach, już po studiach, już mam żadki. No to mówię, no mam dla siebie coś takiego, coś swojego. I to trzeba pielęgnować, bo to sprawia radość. W ogóle śpiew, dotlenia, tak? To jest cudowna rzecz. Odreagowuje jakby, nie? Ten cały stres, ten hormony szczęścia się wytwarzają, a jeszcze dodatkowo no oddychanie dobrze, wycisza. Same pozytywy, no. I tak wiesz, no szukamy miejsc, gdzie można by zagrać, no i tak trafiliśmy właśnie na ciebie tutaj. To już mój kolega mówił, taki pracujemy razem, przyjeżdża do nas z Bydgoszczy. Może będzie dzisiaj taki Paweł. A światłowni próbowałaś? Ja mówię, światłowni, no słyszałam, że coś takiego jest. Mówi, fajne koncerty tam są. Nie no, wasza para to jest jakiś fenomen trochę, bo rzadko się zdarza, żeby były rezerwacje miejsc, powiedzmy, na miesiąc przed. A tutaj już były telefony. Tak? Tak. Nie może być. Naprawdę. Także nie wiem, czy rodzina to... Kuzynka jedna moja jedynie, bo ona bardzo lubi nas słuchać. Ale serio? No serio. No tak napisałeś, ale mówię... Przyjdą mi z pytanie, to że dzwonisz. No skoro było w gazecie, to media nie kłamią, tak? No tak. Zależy, który. Liczy się jakość, nie ilość publiczności. Ja mówię, więc... My nie musimy grać dla wielkich jakichś tam sal, czy wielkiej ilości osób. Dla jednej osoby zagramy koncert, dla dwóch osób, jak będą. Tak, pojechaliśmy do dużego domu opieki ostatnio, do Tonowa i mieliśmy grać koncert, a pan dyrektor, pan Mirek mówi, wiecie co, ale mamy jelitówkę. No, nieszczęście. I wszyscy przyszli, skrzyknęli się do takiej małej salki, trochę większy pokój od tego, usiedli na kanapę, my zaśpiewaliśmy chyba z 10 utworów. A to kolędy akurat śpiewaliśmy, tak. Nie? No, nie. Nie, to nie były kolędy? Nie, Sarajewo im zaśpiewaliśmy, tak? I te bieszczadzkie chyba. I wszyscy zachwyceni, ale publiczność była super. Wychowawcy, dietetyk, jakiś kucharz przyszedł, pan Mirek, pan dyrektor, rehabilitant. Bardzo fajnie było, tak. Fajni ludzie tam są. Bardzo lubimy tam też jeździć właśnie w to miejsce. Ogromny dom, piękny teren. To jest Zarzminem koło Janowca, nie? Fajni ludzie i naprawdę w parku jak się śpiewało, to pod tym drzewem, pod wierzbą płaczącą, sad ogromny, piękny teren, pałac, ponad 100 podopiecznych. Z psychicznymi problemami, nie? Tam akurat. O utworach autorskich nie myśleliście? Myślimy. A myślicie? Co nieco już jest w szufladzie, ale tak trochę śmiałości. To musimy się przekonać. Musimy. Może jak będziemy mieli więcej czasu, ja już na emeryturkę pójdę, ja już niedługo. Tak, niedługo. Jeszcze, ale... No ale jedna osoba, jak ma więcej czasu, to już nie koliduje z wolnym, prawda? No tak. No, zobaczymy, jak to będzie. Już można.
Także może kiedyś jeszcze, jakbyśmy tutaj zawitali, to już będzie troszeczkę autorskich utworów. Tak. Przedstawimy co nieco. W każdym razie jest w przygotowaniu, czy tam w szufladzie, kilka szant takich, które napisałem, ale mówię to... Aha, czyli jeżeli piszesz, to raczej no, właśnie szanty. To tak, te ballady szantowe. Głównie, nie? W tym, ja już trochę żegluję, więc myślę, że ten klimat trochę też czuję. No tak. Tak, pływać lubimy obydwoje. Tam w liceum trochę się żeglowało, ale teraz to już od tego czasu parę lat minęło. Jakieś takie największe marzenia, plany? Największe marzenia to ja sobie już prawie tak spełniłem wszystkie, ci powiem, wiesz? Aha, to teraz nic, tylko umierać, ja tak? Zdrowie. Nie, umierać, tak. Zdrowie, jak będzie, to będziemy, wiesz, te drobne marzenia spełniać. Aha. Bo być zdrowym to jest chyba największe. To jest największy skarb, że tak powiem. Jak się straci zdrowie, kiedy, to się rozumie. Kiedy wyjeżdżałem do Niemiec, to tak naprawdę to były czasy, że w Polsce no nic nie było, była zadyma jeszcze, komuna i tak dalej. Zawsze marzyłem o wspaniałej gitarze, żeby sobie kupić jakąś super, taką jak ma Eric Clapton na przykład, nie? No i oczywiście... A klasyczna czy elektryczna? Nie, elektryczną, nie? Elektryczną. Wtedy to muzyka rockowa była na topie u mnie i zespół rockowy. No i oczywiście, kiedy już wyjechałem do tych Niemiec i tak trochę tam człowiek pieniędzy zarobił, no to kupiłem sobie oczywiście nie oryginalną, tylko kopię, bo to oryginalna to potrafi 50 tysięcy euro w tej chwili kosztować, no ale kupiłem sobie. Taki dumny byłem, przyjechałem tu do kolegi, do Żnina i mu pokazuję, mówię, zobacz, wreszcie mam moją wymarzoną gitarę. Mam samochód żony, nie mam. Jak ma Eric Clapton, nie? No. Aha. Później kolejnym marzeniem moim było, zawsze marzyłem o tym, żeby zobaczyć jakiś taki super koncert mojego ulubionego zespołu Genesis. No i oczywiście też się spełniły moje marzenia. Nie, nie raz, nie dwa, nie trzy, chyba z pięć razy byłem na koncercie Genesis. No i wielu innych, między innymi Santana, Clapton, Queen, Pink Floyd i tak dalej, The Eagles. No bardzo dużo obejrzałem koncertów. Bo po prostu... Sting. Tak, Sting, tak, Police też. No na Stinga to 8 razy byłem. No, ale to też uwielbiam te klimaty, bo to takie nasze czasy. Takie, właśnie taka muzyka, z którą się identyfikuje, nie? Peter Gabriel, nie? Czy Steve Hackett. No, no potem też Wilki Gablińskiego, no, tak, nawet no, śpiewałeś Polska, ich. Tak, no, jakiś czas nawet no, fajna Wilków, skocznia, trochę też robiłem repertuar. Ale zawsze był problem, tak jak wspomniałem, z jakimś kolegą, drugim, trzecim. Zawsze trafiałem na takich ludzi nieodpowiedzialnych. I to mnie tak trochę zniechęcało to wszystko. Mówię, nie, no w końcu muszę coś sam zrobić, bo to... No, bo nie idzie, no są ludzie... Rozumiem, że to jest zaawalowany komplement, tak? Oczywiście. Że Eleonora jest odpowiedzialna. Dziękuję bardzo. Nie tylko. Nie, tak, nam, no, Janusz on nie musi powiedział. Mówić, ja to czuję. My to wiemy. Ja czuję, że zależy mu bardzo na tym. My jesteśmy bardzo odpowiedzialni, bardzo zawsze punktualni, jeżeli chodzi o takie tam... Poważnie podchodzimy do klienta, do słuchacza i tak dalej. Także... Nie? Tak jest. Tak. No to ja myślę, że dzisiaj w bardzo poważny sposób wysłuchamy wspaniałego koncertu i będziemy tak niepoważnie chodzi. Zupełnie reagować na sali. Tak. Ja jako dziewczyna też śpiewałam, bo u mnie w domu była muzyka, to muszę powiedzieć. Powiedz. Bo moi rodzice pochodzą z Wilna, z tych terenów, moja mama, a tata z samego Wilna. Mama przepięknie śpiewała piosenki rosyjskie. I stąd się chyba wzięło też to zamiłowanie do tego. Ale zawsze był jakiś zespół wokalno-instrumentalny czy chór. A przy garnkach to zawsze. No tak. Wręcz mnie uciszali zawsze. Dlaczego ty tyle wyjesz przy tych garnkach? A moja mama mówiła, że jak byłam dzieckiem, to śpiewałam przez sen. I ona mówiła, dziecko, ja nie słyszałam tej piosenki, a ty śpiewałaś przez sen. Czyli komponowałaś. Sensownie komponowałam. Czyli wszystko przed tobą. A naprawdę. No. Ty musisz wieczorem dyktafon włączyć i co ja się naśmiałam, po prostu lunatykowałam chyba. No może tak być, no. Ale... Jeszcze ci wspomnę, jak jechaliśmy do Hajnówki, bo tak jak wspomniałem, ja
nie lubiłem języka rosyjskiego. Ja tak naprawdę no, nie umiałem za wiele. Dopiero teraz się nauczyłem języka rosyjskiego. I jadąc do tej Hajnówki, ona mi napisała te teksty fonetycznie po polsku. I ja sobie kartkę przykleiłem tutaj, gdzie radio jest w samochodzie, na samym środku. I te dwie piosenki, czy trzy, non-stop na okrągło przez 5 godzin leciały, a ja sobie ten tekst utrwalałem. No, mówię ci. No, polskie litery. Sposobem trzeba było jakoś zadziałać. Ale też chyba pokochaliśmy, bo jakbyśmy drugi raz w Hajnówce, bo byliśmy dwa razy, trafiliśmy na noc Kupały. Po prostu tą świętojańską. Jak ci starsi ludzie, którzy ledwo po tych schodach wchodzili, jak oni tymi głosami zaśpiewali, to ciarki przechodziły. Nikt się nie wstydził tej kultury swojej. Młodzież w strojach regionalnych, ludowych. Wszyscy się bawili, a teraz tam będzie brak. Takim jest tak żal po prostu tych imprez, tych białorusko-polskich. Tam z Ukrainy byli, nie? Bo co winni ci ludzie, nie? No to tak już tu między nami. No co winni ci ludzie są? I ta cała tradycja, to wszystko, przecież dla nich to taka radość była w tej Białowieży, bo to było w Białowieży, mieliśmy nocleg wtedy, nie? Nie, szkoda tego wszystkiego. Więc trzeba się cieszyć tą codziennością, tym, że możemy jeszcze w miarę w zdrowiu, w szczęściu i nie w ubóstwie na razie grać i śpiewać. No to jest piękne, że właśnie cieszycie się tym śpiewaniem. Tak, nam to sprawia przyjemność, radość ogromną. No. A w ogóle poznajmy nowych ludzi. Bardzo miło nas poznać ciebie. Oczywiście. Bardzo miło. Także fajnie, że jesteśmy w tym miejscu. I z Bydgoszczą to my jesteśmy związani tam od lat, bo ja tutaj też się uczyłam w Bydgoszczy też. Czasami się teraz ogląda takie scenki, powiedzmy, jak młodzi, nie wiem, organizują sobie ognisko, jakieś spotkanie, coś takiego. A to już nie ma tych śpiewów wspólnych, tylko raczej jest odtwarzacz. Albo w telefonach tańce. Wszyscy. Tak, z telefonu, z YouTube'a i tak dalej. No. Też się zdarzają gitarki, nie? No, chociaż może. Ja się czasami zastanawiałem, czy czegoś właśnie nie przespaliśmy, bo właśnie tak wracając do twojego zawodu, nie? Czy właśnie ten okres, kiedy wychodziliśmy z komunizmu i rzuciliśmy się tak w ten świat wolności. Czy wtedy na przykład nie zapomnieliśmy o tych młodych, którzy zostali sami? Tak. Nie? Na pewno. Być może. Na pewno. I może tych właśnie wartości takich, jak śpiewanie, jak właśnie no, te wspaniałe teksty, no, nie potrafiliśmy przekazać. Nie? Tak, na pewno. Ale ja widzę po moich dzieciach, już dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy, że oni lubią takie utwory, podobne jak my. Aha. Bo teraz to, co jest w radiu, to muszę powiedzieć, no, że nie obrażam tych, którzy naprawdę ładnie śpiewają, bo też mi się podoba tam kilku wykonawców, ale to jest ta sama muzyka, ten sam rytm. Inny wykonawca, inny. Tu jest po prostu no, tekst, piękne utwory. Tekst niewiele wtedy znaczy w tych utworach. Tak, dokładnie. A tu jest przekaz. Zawsze jest jakiś przekaz. Zawsze jest coś wartościowego w tej piosence. Moje dzieci słuchają takich utworów jak my, czy tam Sting właśnie, czy Genesis, Police też. Ale też na imprezach disco polo, bo to przy tym się bawi młodzież. Ja nikomu tam nie ja tego też nie ubliżam. Jak mu pasuje, to niech sobie... Na weselach to jest po prostu muzyka weselna, też nie. Jest DJ, no to się tak... Ja bym nie chciał na moim weselu disco polo, nie grałem, wiesz? Nie chciałbym, nie. Tak to widzisz, z nami jest. Nie, no to dobrze. Dobrze jest? Dobrze. Że po prostu pilnujecie, my mamy młode dusze, wiesz? I pilnujecie jest... tych wartości, które są dobrze, fajne. My też w młodym gronie mamy dużo właśnie młodych znajomych i tak jakoś dziwnie, jak patrzymy na ludzi w naszym wieku nieraz, ja w ogóle, pracując w szpitalu, jak ja patrzę nieszczęśliwych ludzi takich w naszym wieku... Albo i młodsi, nie? O Jezu, ja mówię, Boże, czy ja tak bym... I każdy mnie tak porównuje, nie? Że o 60 lat ktoś tam ma jakaś kobietka taka schorowana. No może nie jej wina po prostu. Może geny, może no różne są. Ja się czuję młodo. Ja też. Ja też chorowałam, ale ja to zapominam, przechodzę do trybu innego i koniec, no. Każdy coś, każdego coś tam w życiu spotka. Wiadomo, jak to życie. Ale to jest
piękna, optymistyczna puenta, że jesteście cały czas młodzi po tak, prostu. Duchem, dusze mamy młode po prostu. Nie tylko. No nie tylko, ciało też. Staramy się. Dbamy o siebie. No, także. Także muzyka to potrafi góry przenosić. Tak. Postaramy się dzisiaj to udowodnić. I trzymam was za słowo i będę na koncercie. Bardzo się słuchajcie, dziękuję. Wielkie dzięki za rozmowę, dzięki za to, że przyjechaliście. Dziękujemy również. Że po prostu wspieracie pozytywną energię tego miejsca. No cóż, no powodzenia na koncercie.